Piotrek, przede wszystkim gratulacje, bardzo udany sezon, przede wszystkim drużynowo, ale indywidualnie, jak mógłbyś go podsumować? No tak jak już powiedziałeś wcześniej, bardzo udany na pewno dla nas wszystkich zawodników, w szczególności dla Kamila, bo to w zasadzie on zdobył ten najważniejszy i na najważniejszej imprezie złoty medal, także ogromne brawa dla niego, ale my również też spisywaliśmy się bardzo dobrze, także no... Fajna sprawa mieć tak udany sezon, bo ta ciężka praca, którą przez te wszystkie lata, przez te przygotowania, których było naprawdę dużo ciężkiej pracy, włożyliśmy w to i to jest takie po prostu... No, można powiedzieć uhonorowanie tego, co się robiło i po prostu przyjemnie się skakało. Na co ciebie stać indywidualnie w przyszłym sezonie? A na co mnie stać? No to się okaże w przyszłym sezonie. Na razie jest czas na to, żeby się do tego sezonu przygotować. I myślę, jak się pierwsze starty zaczną, to wtedy będzie można coś więcej powiedzieć. No teraz jeszcze wiadomo, sezon letni, który nie do końca jest taki miarodajny, jak ostatnimi czasy się... Ostatnimi czasy to widać, że niektórzy zawodnicy to sobie dobrze radzą w lecie, to nie do końca w zimie, ale również się zdarza, że ktoś wygrywa lato i wygrywa zimę, także to nie jest powiedziane. My i tak będziemy startować w lato, bo to jest do nas kwestia takiego sprawdzenia się z innymi zawodnikami, w którym miejscu jesteśmy, na jakim poziomie i na jakim poziomie są nasze przygotowania. Także no, na razie sezon letni będziemy walczyć, wiadomo, też walczyć i przygotowywać się, a w zimie już będzie można powiedzieć coś więcej. ile wypracowaliśmy. Na Facebooku napisałeś, że troszeczkę cię wymęczył wyjazd w Egipcie. Faraon dalej cię prześladuje? No, znaczy się tak rano jeszcze i w sumie w nocy też tak stawałem trochę. No, na pewno to tak, tam jest inne jedzenie po prostu, inne picie i to jedzenie nie jest takie do końca wartościowe, to tam raczej takie, no, to powiedzieć, gówniane. No i potem wychodzi w tego, co wychodzi, no. Także no, już myślę, dziś już powinno przechodzić, bo mnie tam od początku już tak trochę męczyło, także no, powinno być dobrze. Okay, życzę ci zdrowia i powodzenia w przyszłym sezonie. No, dzięki.